Cześć, American Cars Maniacy. Słuchajcie, chciałbym was poznać z niesamowitym człowiekiem, który mi dopinguje od początku powstania American Cars Mania. A mianowicie to jest wspaniały człowiek, o którym właśnie już mówiłem. To jest mój syn, Mikołaj Polski. Siema, Mikuś. Siema. Sionesia, słuchaj. Elegancko w naszym studiu ACM. Chciałem z tobą porozmawiać o American Cars Mania dla naszych miłośników, maniaków samochodów amerykańskich. Powiedz mi, czy... jak ty odbierasz w ogóle tą imprezę? No, ta impreza mi się bardzo podoba, bo wiele ludzi się z niej cieszy. Ty, ja, wszyscy. Bo my miłośnicy. My miłośnicy. Zawsze lubimy te auta, ten klimat, tą Amerykę i zawsze lubimy, kiedy kawałek Ameryki jest w Miliczu. No i zjeżdżają się do nas takie samochody, nie? Nie tylko z Polski, z Ameryki, z różnych krajów, z Europy. No. Pamiętasz tego faceta, co przyjechał kiedyś z Filadelfii? Mm-hmm. Ale to był gość, nie? Andrzej, pozdrawiamy ciebie, Filadelfię całą. Dziękujemy, że jesteś z nami. Tutaj mam taki samochód, widziałeś? No. A wiesz skąd jest? Nie. Nie pamiętasz? A, już pamiętam. No, z American Cars Mania. Z której edycji? Z czwartej. No właśnie. A przed którą jesteśmy? Przed piątą. No to piąteczka, czekamy na piątą. A ten samochód i wiele innych rozdawaliśmy jako nagrody, prawda? Tak. Od naszego kumpla, który takie samochody przygotowuje w nagrody. Tracker Art, Grzesiu, fajny, wspaniały człowiek, który jest z nami od pierwszej edycji. A pamiętasz ciężarówkę, jak był konkurs na najlepszą ciężarówkę? Pamiętam. I wiesz, kto wygrał? Tak. Kto? No? Ta brązowa, to złoto. Kenwood. On zawsze jest z nami na American Cars Mania, ponieważ jest też takim, wiesz, dużym pasjonatem tych samochodów, nie? Mhm. A widziałeś, pamiętasz jego trajkę? Teraz trajkę ma z tyłu, wjeżdża sobie trajką na tą naczepę, tam z tyłu garaż sobie zrobił, w środku salon. Pamiętam, salon, różne pufy, tam można rozmawiać, siedzieć. My tutaj mówimy o tych naszych starszych pasjonatach, ludziach, którzy miłują tą imprezę, ale na przykład twoi kumple, ci młodsi, jak to odbierają? Mówią, że impreza jest bardzo fajna, daje im naklejki, różne gadżety. Oni sobie to przyklejają, różne dawają do szafy i wtedy z nich korzystają. I nie tylko, bo czasami też tego bardzo mi chwalą się nimi, że cieszą się, że mają je i bardzo chcieliby, żeby ta impreza była niekończąca się. No bo wiesz, kiedyś się mnie spytałeś, to a co będzie, jak już nie będziesz mógł robić tej imprezy? To wiesz, co będzie, nie? Przejmę. No, przejmiesz temat. Diana! Co najbardziej zapamiętałeś z tych imprez? Taka, wiesz, największa atrakcja każdej naszej imprezy American Cars Mania. To najbardziej zapamiętałem wszystkie parady, bo jechałem z tobą, cieszyliśmy się. Się nawet raz popłakałeś. No, bo to są emocje, wiesz, cały rok się szykuje, nie? A nagle, kurczę, wywieziemy i pamiętam, jak mówię do ciebie, Miki, a ty mówisz do mnie, tata, nie płacz. Ja mówię, jak mam nie płakać, jak cały rok pracowałem ciężko na to, nie? Jeszcze pamiętam, jak jechaliśmy wtedy Fordem Raptorem. No, Raptor z tej firmy Cars VIP. No, oni sprowadzają, wiesz, że oni cały czas sprowadzają nowe samochody? Tak. No, i podejrzewam, że to jest jedna z takich firm w Polsce, która sprowadza samochody z gwarancją, z certyfikatem. Przede wszystkim legalnie, wiesz, to jest dobre dla ludzi, którzy mają w Polsce firmy. A jeszcze tam wiem, że leasingi załatwiają. Także wiesz, ja byłem zadowolony z tej współpracy z tą firmą. A jak tam przygotowania do American Cars Mania 2016? Do 16? 17. Do 17. Mi się zawsze to myli. Do 17? No bo to tak szybko ten czas leci, nie? Tak. No, do 17, słuchaj. Akurat American Cars Mania 2017 będzie wyglądała troszeczkę inaczej, wiesz? Ponieważ mamy niesamowitego na horyzoncie fajnego sponsora, który chce zainwestować w tą imprezę, chce się pokazać. No i jesteśmy w trakcie rozmów. Tata, jakie były twoje pierwsze osiągnięcia? Osiągnięcia? Takie typowo amkarowe? Tak. Pamiętam, ponieważ to była najlepsza moja impreza, na jakiej byłem. Wiesz co, ja tutaj mam coś, przyniosłem z sobą. A to pokaż. No to ci pokażę. Zresztą widziałeś nieraz, bo w domu u nas jest. Wiesz co to jest? Nagroda publiczności. Świeradów Zdrój. USA Show. Najpierw było Ride and Roll, a później było USA Show. To organizuje nasz kumpel taki, Jacek Liszkowski.
fajny facet. Może on się teraz zajmuje samochodami takimi offroadowymi. No i on właśnie organizował tą imprezę, prawda? No i tutaj właśnie to jest to moje osiągnięcie. Wiedza o Stanach Zjednoczonych. Wyobraź sobie, że miałem pierwsze miejsce. O wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Fajne pytania były takie dość podchwytliwe. I w ogóle fajny konkurs. Amerykańskie, no. A przyniosłem tutaj więcej takich różnych gadżetów. Tak? Przypominajek. No. To tutaj. Pokaż je nam. Tak? Pokaż tobie? No to pokażę następnym. Następną taką przypominajkę, jaką jest ta oto butelka z USA Show. Pamiętam, ją dostałem od organizatora 10 ponad lat temu. Na tej butelce jest naklejka, ale na naklejce jest samochód organizatora. A wiesz, jaki to jest samochód? Silverado. Silverado pick-up, z tym, że to jest pick-up na bliźniaku z tyłu. Bardzo mi się podobał ten samochód i pamiętam to sobie, kiedy powiedziałem wtedy, kurczę, jak ja bym chciał takiego mieć. Wiesz, co teraz jest? Mamy go teraz. Mamy go teraz, no, dzięki Maćkowi, ponieważ ten samochód, którego mamy, to jest ostatni samochód Maćka Ziętarskiego. Naszego przyjaciela, który z nami też jest z nami cały czas i pomaga nam w rozwijaniu tej naszej imprezy, prawda? Jest zawsze z nami, przyjeżdża z kamerami, jako dwa cylindry, prowadzi swój program. No i fajnie, że wiesz, robi to elegancko, też z pasji, prawda? Tata, a chciałem Cię zapytać, jakim autem pojechałeś na lot, jak dostałeś ten puchar? Wtedy? Tak. A, to wtedy byłem Pontiaciem Grand Prix z 1978 roku. Taki pick-up biały. Nie pick-up, przepraszam Cię, taki coupé. Podobny do tego troszeczkę, co tutaj jest na pucharze. Mówiłeś, tata, jak się to się zaczęło? No i to się właśnie zaczęło bez oraków. To od tych czarno-białych, bo ty nie pamiętasz, ty byłeś, tu jesteś... Ze względu na to, że jestem starszy od Ciebie o 30 lat, nie? To ja jeszcze pamiętam te czasy, jak były czarno-białe telewizory. Bo wiesz, że były takie telewizory czarno-białe? Tak, tak. Czarno-białe. Kamery. Gdzie to kamery? Jeszcze mało kto miał kamerę. No. Tak. I wtedy właśnie zobaczyłem pierwszego Amerykańca w telewizji. Wiesz, jaki to był model? Nie. Chevrolet Caprice. Ten kwadratowy, taki, co mieliśmy później. Zobacz, ten puchar na przykład jest z 2007 roku, nie? To już 10 lat. Czyli wtedy, kiedy ja się urodziłem. No właśnie. To jest właśnie wtedy, jak się urodziłeś. I pamiętam, jak dostałem ten puchar, to później pojechaliśmy... nad jezioro, jak ty byłeś takim małym chłopakiem, mam gdzieś zdjęcia, filmy też nagrane, taki mały, że się cieszysz, że jedziesz tym samochodem. Już odczuwałeś to, że jedziesz Amerykańcem, wiesz? Już widziałem to w tobie. Iskierka już była. No dobra, ale tutaj coś jeszcze mam, bo tu mam następne takie niespodzianki. Tu chłopaki pochodzenia z klubu WCA z Wrocławia mogą być zdziwieni, ale ja niestety, ale już została pewnie jedna na świecie. Ona nie jest do wypicia. To jest niesamowita pamiątka z 2012 roku. Jest teraz taki moment, gdzie zjechali się też Amerykanie. A ze względu na to, że mamy swoje kontakty, wiesz o tym dobrze? No wiem. Z fajnymi ludźmi. No to będziemy się starać, aby co? Była ta impreza jeszcze większa i jeszcze lepsza. Ale nie, no o tych Amerykanów mi chodzi, o tych wojskowych. A. No, żeby co stworzyć? Bazę amerykańską. Mam jeszcze jedno takie coś. Co to jest? To jest, proszę pana, to jest kubek. To jest kubek od dziewczyn, które były u nas na imprezie. O, proszę bardzo. Dla Manika, pin-up Sherry. Pozdrawiamy dziewczyny, pin-up. Wiesz, jakie moje marzenia? Takie moje marzenie, wiesz, co zawsze mówiłem. Zrobić największą imprezę na świecie. No właśnie. Jaką? Amerykańską, nie? Amerykańską. No. To będzie tyle aut, że... Szukamy miejsca. Musimy znaleźć to takie miejsce, żeby się wszyscy pomieścili. Nie? Mhm. I wtedy będzie czat na maksa. No i co? Co możemy powiedzieć jeszcze? Że American Cars Mania w tym roku będzie super. Najlepsza z tych wszystkich edycji.
Pamiętacie, jesteśmy przed piątą edycją, limitowaną edycją. Ja już w tym momencie mogę powiedzieć limitowaną, ponieważ to będzie wielkie boom. Czekajcie na nas, American Carsmania 2017. Yo! Piona się. Dzięki, Miki. Dzięki. No, pozdro. Dobra, koniec, ja? No.